Dzisiaj w programie perfekcjonistka. Matka chrzestna wielu dzieci. Uwielbia prędkość. Jaka jest Magda Czekień? Dowiecie się w programie Masz wizytę. Magda, wiesz, od razu takie pytanie z grubej rury na początek, bo ginekologia, gdzie jesteś specjalistką, wiesz, od lat, kojarzy się zawsze z kobietami. Ale jaka jest rola faceta, mężczyzny również w gabinecie ginekologicznym? Tak naprawdę w dzisiejszych czasach panowie bardzo często bywają w gabinetach ginekologicznych. W gabinetach ginekologicznych oprócz roli panów typowo, gdy oni potrzebują pomocy, to także to jest rola związana z rodziną. Czyli jeżeli pacjentka ciężarna zgłasza się do ginekologa na potwierdzenie ciąży, na wizyty ciążowe, bardzo często towarzyszy jej partner, który równie mocno przeżywa... Czy faktycznie parami przychodzą? Wiesz, jest takie dla nich to ważne. Ale tak. Nie licząc doby obecnej pandemii, gdzie teraz i tak staramy się jakkolwiek, żeby ten przyszły tata miał tą możliwość zobaczenia i czucia tych relacji, nagrywamy filmiki chociaż z wizyty pacjentką, nagrywamy je na pendrive'a rzeczywiście, żeby oni mogli czuć tą atmosferę w czasie tej wizyty, ponieważ to coś innego niż wydanie po prostu suchego zdjęcia. Przed dobą pandemii panowie po prostu przychodzili, uczestniczyli w tych wizytach. Rzeczywiście ta pierwsza część wizyty była tym momentem, kiedy miałam rozmowę w cztery oczy z pacjentką, ale później na część możliwości zobaczenia swojego przyszłego potomka, swojego szkraba. Czekaj, czyli jak ja, wiesz, no wiadomo, szpital, są ograniczenia dzisiaj covidowe, nie mogę być jako osoba trzymająca za rękę, rozumiem, tak, w szpitalu? A wy to nakręcacie dla tej osoby, żeby ona też faktycznie to widziała? Tak, dokładnie. Przeważnie nagrywamy film z ultrasonografii, ale ostatnio miałam przyjemność z pozdrowieniami tutaj dla kolegi zawodowo, kiedy jego partnerka przyszła na wizytę, po prostu nagraliśmy mu filmik przez WhatsAppa. Zobaczenie łezki w oku, jak widzicie po raz pierwszy dźwięk bicia serca swojego przyszłego syna czy córki. To jest niepowtarzalny widok, jakie emocje widoczne są u was na twarzach. Rok temu, jak się, wiesz, całość zaczęła w marcu, kolejny raz było o tobie głośno. Głośno w całej okolicy, ponieważ zdecydowałaś się na akcję. Akcję taką, żeby pomóc kobietom i żeby przychodziły i się podały. Jak to wyglądało, powiedz, z twojej perspektywy? Wiesz co, no, w tej chwili jesteśmy już po roku sytuacji zamknięcia lockdownu, ale wtedy, kiedy rozpoczęła się cała pandemia COVID, tak naprawdę nikt z nas nie wiedział, na czym stoimy i jaka jest możliwość uzyskania pomocy. Nagle z czegoś, co było dla nas oczywiste, że korzystasz z poradni, z NFZ-u, bo nie każdy ma możliwość finansowego pójścia prywatnie sobie na wizytę, okazało się, że zostało wszystko zupełnie zamknięte. Teraz częściowo te poradnie działają, ale wtedy to było z dnia na dzień zamknięte rzeczywiście. Zostały poodwoływane pacjentkom, nawet ciężarnym, wizyty ginekologiczne, położnicze i z każdej innej specjalizacji. One nie miały możliwości uzyskania tak naprawdę jakiejkolwiek pomocy przez NFZ. To rzeczywiście mnóstwo próśb, telefonów, informacji, nie o to, czy możliwość jest wizyt, tylko rzeczywiście było tutaj widać tą tendencję, ile w dzisiejszych czasach kosztuje wizyta, czyli było widać, że tu jest problem finansowy, że jest potrzeba i troski o tak naprawdę swoje potomstwo, sytuacji, w której ktoś nagle się znalazł, że już nawet nie sama wizyta, bo coś się dzieje i nie może skorzystać rzeczywiście z NFZ-u, a nie każdego finansowo na to stać. Czyli wtedy ty przyjmowałaś te wszystkie kobiety? Znaczy podjęliśmy wtedy taką decyzję, że rzeczywiście, że jeżeli jest jakaś sytuacja, kiedy nie masz możliwości wykonania czy USG genetycznego, czy to USG prenatalnego, czy po prostu się coś dzieje, że potrzebujesz uzyskania informacji, konsultacji lekarskiej, a nie możesz sobie na to pozwolić finansowo i to nie tylko położniczo, ale również czy ginekologicznie, czy z ginekologii onkologicznej, że możesz umówić się na wizytę standardowo, jak każdy pacjent, nie informując, że to będzie inna wizyta, a po fakcie, kiedy jest ta sytuacja, tak jak u ciebie, że to no nie my rozliczamy wizytę, od tego jest część administracyjna. Rzeczywiście idąc do sekretarki mogłeś zostawić tam rysunek zrobiony przez dzieciaków. Jakieś właśnie to by się najbardziej podobało w tym pomyśle, że wiesz, że osoby, które do ciebie wtedy przychodziły, mogę w zupełnie jakiś inny sposób pomyśleć, żeby, wiesz, pomóc, żeby coś pokazać takiego od siebie dać. Czasami to jest rysunek, który, wiesz, ci narysuje tak, jakieś dziecko. Tym bardziej, że to było widać, że dostałam mnóstwo fajnych rysunków od starszego rodzeństwa, powiedzmy, rozwijającej się tej przyszłego potomstwa, przyszłej brata czy siostry, które rzeczywiście pokazywały
tą taką radość z tej sytuacji, że mogły narysować coś dla pani doktor w ich mniemaniu. Jak środowisko w ogóle zareagowało, wiesz, na taką twoją akcję? No nie do końca. Rzeczywiście było z drugiej strony to tak, jak to sobie wyobrażałam. Pewnie to wynikało z jakichś, mam wrażenie, mimo wszystko, nie wiem, może zazdrości, ale nie chciałabym w ten sposób tego odbierać. Zbigniew Hołdys powiedział kiedyś, że możesz załatwić sobie wszystko. Pierwsze strony gazet, rozkładówkę w Playboyu, ale nie możesz załatwić sobie tego, że czuć się komuś potrzebnym. I rzeczywiście w tej sytuacji miałam tą taką satysfakcję, że czułam się potrzebna i na właściwym miejscu w danej sytuacji. I naprawdę sprawiało mi to dużą radość. Ja uważam, że powinniśmy dzisiaj wystosować taki apel. Apel do faktycznie naszej branży całej medycznej. Wiesz, ja jak miałem przyjemność, że dostałem w ogóle pierwsze jakieś maseczki, pierwsze jakieś, wiesz, część rękawiczek, które mieliśmy. Nawet pamiętam, takie mieliśmy kalosze fajne, wiesz, ja które pamiętam, były. Nie wiem, czy pamiętasz, ale w sytuacji, w której wy jako stomatologia przez pewien czas zostaliście zmuszeni do zamknięcia, to pierwsze, co zrobiłeś, wiedząc, że ja właśnie pracuję do takich godzin w takiej sytuacji, to po prostu przywiozłeś mi to, co miałeś na stanie w danym momencie, tak. Bo to szło w takim tempie, w takich ilościach, że rzeczywiście nie miałam możliwości nawet uzupełnienia tak, tego. Pierwsze, mnie, co zrobiłeś, to przyjechałeś. Żeby każdemu pomóc i wiesz, ja pamiętam, robiliśmy paczki. Paczki, które były wysłane do nawet moich jakichś kolegów z branży stomatologicznej, żeby oni też działali. Ludzie pukali się w głowę, mówili, po co ty wysyłasz innym ludziom w ogóle, żeby oni też zaczęli pracować, zaczęli startować. Ja mówię, bo my nie jesteśmy dla siebie konkurencją. My powinniśmy wszyscy razem się wspierać w takiej sytuacji w ogóle na co dzień. I dla mnie było ważne to, żeby każdy gabinet stomatologiczny, każdy gabinet w ogóle lekarski działał, żeby ci ludzie mogli faktycznie być przyjęci. Ja kończyłem Szczecin, jeżeli chodzi o akademię. Białystok. Przepiękne miasto. Żubry, Pałac Branieckich i tak, ta okolica. Tak. Powiedz, kończy taka osoba Białystok. Jak ty, młoda dziewczyna, 24-25 lat, i mówi sobie, a może ginekologia? Od czego powinna zacząć? Już oglądają nas też na pewno studentki medycyny, osoby, które są z naszej branży. Jak byś to poukładała dzisiaj, patrząc już ze swoim doświadczeniem? Wiesz co, myślę, że jeżeli kończysz studia i pomyślisz sobie, a może ginekologia, to wydaje mi się, że już jest za późno. Uważam, że ten czas studiów rzeczywiście, kiedy przechodzisz przez wszystkie możliwości specjalizacji i tego wyboru po fakcie, to i tak jest późno. Ja zaczęłam przygodę z ginekologią zdecydowanie szybciej. Myślę, może nie pamiętasz, ale wiesz, że oprócz tego, że po prostu jestem lekarzem, ginekologiem położnictwa, jestem też magistrem położnictwa. Czyli już tak naprawdę po pierwszym roku wszystkich studiów lekarskich jest praktyka pielęgniarska, którą możesz sobie wybrać, gdzie chcesz. Ja byłam zafascynowana wtedy Białymstokiem, ludźmi, tą kulturą białostocką, która jest zupełnie inna, tą życzliwością, którą tak naprawdę trochę na tym terenie brakuje i ta różnica między Podlasiem a naszymi terenami mam wrażenie, że jest trochę widoczna i zawsze mi tego brakowało, tej życzliwości po prostu, życzliwości ludzkiej. Tutaj troszkę więcej było tej takiego wyścigu szczurów, tej zawiści, a tam miałam wrażenie, że życie biegło zupełnie wolniej. I tam po pierwszym roku, kiedy miałam wybrać tą praktykę pielęgnacyjną, po prostu trafiłam do kliniki położniczo-ginekologicznej, takiej prywatnej praktyki położniczo-ginekologicznej, która miała możliwość przeprowadzenia takich zajęć dla praktykantów. I tam po raz pierwszy zobaczyłam ginekologię, gdzie... I powiedziałeś sobie, to jest to? Idąc na studia lekarskie, totalnie ginekologia była czymś, o czym nie myślałam. Może jakaś kardiochirurgia, ale no nie, tak rzeczywiście, chyba ze względu na to, że mój wujek jest profesorem kardiochirurgii i chyba myślałam, że w tamtym kierunku pójdę, a tutaj ta ginekologia. I rzeczywiście po tym pierwszym roku zaczęłam też studia licencjackie, najpierw na położnictwie, później jeszcze studia magisterskie. Po pierwszym roku lekarskiego zdałam na studia licencjackie z położnictwa. Miałam to szczęście wtedy, że dziekanem do spraw studenckich był profesor Wołczyński, czyli pewnie wszyscy kojarzą pierwsze in vitro w Polsce, czyli to ta osoba, taka słynna osoba, która rzeczywiście w naszym życiu ginekologicznym to nazwisko każdy zna. I on był wtedy dziekanem do spraw studenckich. Ja poprosiłam go o indywidualny tok nauczania na studiach. I tak przyszłam do niego, mówię, no ale dlaczego, tak? Mówię, że skończyłam pierwszy rok lekarskiego i że teraz chciałabym jeszcze rozpocząć położnictwo, chciałabym rozpocząć jak gdyby indywidualny tok nauczania, żeby móc to jakkolwiek pogodzić. On tak na mnie spojrzał, mówi, na lekarskim?
dwa kierunki naraz, no powodzenia. I pamiętam to dzisiaj. Bo to jest, wiesz, ewenement. Ja nie znam takiej osoby, która akurat robiła dwa kierunki naraz. A kiedy ty się uczyłaś? Wiesz, to miałaś Magda czekaj, godzina 22 do 1 w nocy się uczy, czy wstawała 4 rano do 6:30 przed zajęciami? To nie było to rzeczywiście łatwe, bo też pracowałam na studiach dodatkowo, rzeczywiście między innymi w tej klinice jako nawet tam taka pomoc, która była potrzebna administracyjnie, ale no, jakoś to zorganizowałam, tym bardziej, że no, ukończyłam te dwa kierunki rzeczywiście oba dzienne, czyli mam i tytuł magistra położnictwa i tytuł lekarski, jak kończysz, gdzie pomiędzy kończyłam jeszcze jeden kierunek, więc to da się zorganizować, jeżeli się chce. I jak dobrze wiesz, studia lekarskie trwają 6 lat, kończąc te trzy kierunki razem, owszem, studiowałam rok dłużej, czyli tak naprawdę nie studiowałam 6, a 7 lat, bo nie dało rady się zgrać wszystkich grafików, żeby połączyć wszystkie zajęcia, w których musisz uczestniczyć, bo tych ilość godzin na samym lekarskim jest po prostu bardzo dużo. Ale studia położnicze dały mi wtedy to zupełnie inne podejście do wykonywania zawodu lekarskiego. Jako lekarz, jak kończę studia, rzeczywiście ta wiedza jest bardzo ogólna, a mało praktyczna, bardzo taka czysta techniczna. I ta wiedza jest bardzo teoretyczna i podręcznikowa. Na studiach położniczych wykonujesz zawód, rzeczywiście masz ten kontakt z pacjentem. Magda, chciałbym poruszyć dzisiaj tak z tobą jeszcze jeden temat, tak szczerze. Wiesz? Mam się bać? Oczywiście, że tak. A wiesz, jak się poznawaliśmy, to ja cię pamiętam jako trochę inną kobietę. No tak, zdecydowanie. Nie wiem, czy wiecie, ale inaczej wyglądałaś. No inaczej wyglądałam, tylko weź pod uwagę, że mam 3 synów. To są przyszli mężczyźni. Jestem z tego mega dumna, mam najfajniejszych synów na świecie i notorycznie oni też dają mi o tym znać, zawsze mówią, mama jesteś najlepsza i rzeczywiście dzisiaj rano pomyślałam sobie, że mogę dłużej pospać, ponieważ swoje życie zawodowe dzisiaj musiałam przez nagranie tego programu troszeczkę przesunąć. I ja mówię, super, można ten budzik z rana nie nastawić jak zwykle gdzieś po 5:00, tylko troszeczkę później. No i przyszedł do mnie mój najmłodszy synek, mój Krzysiu, mówię, mama jesteś? Super, dziękuję, że jesteś najlepsza, ja mówię, bo no, po prostu są te chwile, które są dla ciebie najważniejsze i mam 3 synów, to są mimo wszystko mężczyźni i rzeczywiście gdzieś tam podjęłam w pewnym swoją decyzję, że no, trzeba się trochę zewnętrznie zmienić, rzeczywiście to też była decyzja po czymś, po jakiejś uwadze syna i to twojego tego, wiesz, pierworodnego, kiedy byliśmy w jakiejś takiej sytuacji i mój syn do mnie, jedziemy samochodem, mówi do mnie, mamo, odnośnie sytuacji, w której tam się znaleźliśmy, mówi, słuchaj, dlaczego ty masz ubrane dzisiaj spodnie, a nie sukienkę? Mówię, o tak lubię? Mówi, nie. Dlaczego? No wszystkie panie tam w tej sytuacji, co byliśmy, były w sukienkach, a ty w spodniach. Mówię, no bo ja tak lubię. Mówi, nie, jesteś gruba. Oj, wtedy mnie to tak zabolało. Mówię, mój synu, gdzie zawsze dawało mi się, że muszę być dla synów takim jakimś ideałem, może nie matki, ale no, wydawało mi się, że dla dzieci chcesz być jak najfajniejszy, jak najlepszy, żeby to dziecko miało w tobie jakiś pierwowzór. I to była ta decyzja i ta sytuacja, w której podjęłam decyzję, że no, trzeba coś zrobić swoim życiem, tym bardziej, że no, waga przeszkadza też ci zawodowo. Kilkugodzinne czasami operacje powodowały, że rzeczywiście ta wydolność fizyczna twoja jest gorsza przy trochę większej masie ciała. Mówi się, Magda, wiesz, że szybko żyjemy. Prędko. A razem lubimy tą prędkość. Myślę, że wiem, o czym mówisz. To jest, wiesz, taka nasza chyba wspólna pasja. W tej chwili jeżdżę innym samochodem. Poprzednim jakimś tam modelem samochodu jeździłem. Podobno producent napisał, że ten samochód może pojechać 256 km na godzinę. Kłamał. Okay. Bo nim osiągnęłam troszeczkę więcej. Także no, sprawia mi radę. Zresztą wiesz, ja pamiętam, jak miałeś tutaj jakąś galę i właśnie też zwróciłam uwagę na to, że patrząc na to, jaką radość daje się pokazanie na USG czynności, usłyszenie czynności serca dzieciaczka, że ja to przekładam z tą samym, dla mnie tą samą radość daje mi ten dźwięk po prostu wydobywanego. Tak? Dlatego... Ja ci powiem, w aucie mi raz bardzo szybko biło serce, w sumie 2 razy. Raz jak się moja córka w aucie urodziła, to bardzo szybko mi biło serce, przyjmowałem ten poród.
A zaś drugi raz, jak jechałem, byśmy właśnie z Łukaszem wracaliśmy z Turynu, z meczu Juventusu Turyn. Byliśmy właśnie już w południowej części w Niemczech i udało mi się 320 wycisnąć z auta. I powiem Ci szczerze, że powyżej 300 już zupełnie inaczej świat płynie, bo musisz na każdy szczegół zwracać uwagę, jak jedziesz. Tak, tylko że wiesz, no, tak naprawdę to są prędkości, które na torach możemy sobie osiągnąć i rzeczywiście tą możliwość też miałam, bo jazda na torze przez długi czas życia, w którym jeszcze mieszkałam na terenie Białegostoku, rzeczywiście wykorzystywałam. Teraz troszeczkę inaczej to wygląda, ale no te prędkości na nasze drogi nie są. Nie pamiętam, jak ostatnio byłaś na torze i mówiłaś na coś, wow, wiesz, jak było super, tu jechałam, tu wszedłem, nauczyłam się czegoś nowego, nie? Mówię, kurczę, nie? Kobieta, kierownica, auto, mówię, jeszcze wyścigowe, mówię, no to już jest takie wyzwanie. Jest wyzwanie, ale rzeczywiście to daje mi... Każdy ma swój wentyl bezpieczeństwa. Dla mnie to rzeczywiście ta prędkość. Kiedy wsiądziesz do samochodu, nic totalnie innego Cię nie interesuje, tylko usłyszenie tego dźwięku silnika, ile jesteś w stanie z niego wydobyć. Był taki dzień. Zrobiłem Ci niespodziankę. Pamiętasz go? Pamiętam. Magda, wyobraźcie sobie, moi drodzy, że wsiada auta i nagle znajduje się w pałacyku pod Toruniem, gdzie stoją na zewnątrz piękny różne auta. Piękny ten pałacyk, ale to nie on był tego dnia właśnie rzeczywiście najważniejszy. Co było najważniejsze? Te samochody pod nim. Aczkolwiek to będę mu do końca życia wypominać. Informując mnie o tej niespodziance, naprawdę totalnie nie wiedziałam, gdzie jadę, w jakim celu. Kazał mi zabrać... Co mi kazałeś zabrać? Pamiętasz? Buty. Jakie? Szpilki. Nieprawda. Jej wygodne. No właśnie, wygodne, płaskie buty. Tak. Maciek jest jedyną osobą, która chyba nie wie, że ja zawsze chodzę w szpilkach. I samochód prowadzę też tylko w szpilkach. I sprawia mi to rzeczywiście satysfakcję, że ja nie prowadzę na płaskim. I miałam wtedy do niego to naprawdę duże pretensje, że miałam wziąć płaskie buty. To liczyłaś na to, że będzie jakiś grill, czy? Zdecydowanie jakiś relaks, ale okay. Nie wpadłam na pomysł, że Ty wiesz, co jest moim relaksem, czyli właśnie samochody. A to Twoje takie, wiesz, spełnienie marzeń, jeżeli chodzi o auto, to? Na chwilę obecną? R8? Myślę, że tak, że obecnie tak. Wcale nie obraź się, nie Porsche, ale to bardziej wynika z sentymentu do tego samochodu. To Bardzo się obrażam, ale wybaczę Ci, wiesz. Tak, ale bo nie znasz historii. R8 to jest samochód, który po raz pierwszy wsiadłam na torze wyścigowym. Okay. Więc to jest tak, i to jest ten samochód, który usiadłam i poczułam, o co w tym chodzi. Poczułam tą rzeczywiście ten oddech i tą prędkość. I to jest samochód po prostu, który gdzieś tam podświadomie na pewno masz takie sytuacje, gdzie tak, że to jest to. I pewnie są lepsze, ale ten zawsze będzie mi się kojarzył z jakimś takim sentymentem do rozpoczęcia tej przygody samochodowej. No widzisz, ale poznaliśmy się inaczej, bo poznaliśmy się przez Nikosia. Tak, przez mojego syna, który wtedy chyba 2 latka miał niespełna. Ale zresztą jak cała trójka do dzisiaj są bardzo odważni i ciekawscy świata. I on tego dnia przyjechał do mnie na dyżur. No, pogotowie ratunkowe. Dyżurowałam wtedy na karetce. A Ty miałeś dyżur stomatologiczny. Tak, byłem kiedyś tak. Lekarzem, który przyjmował całą pierwszą pomoc w Grudziądzu, również z kolegami oczywiście, ekstra czas, miło wspominam. Tak, nie znaliśmy się wtedy, więc nie. Wiedziałam, że owszem, trwa dyżur stomatologiczny, ale nie miałam pojęcia, kto jest obecnie na tym dyżurze, bo mimo wszystko, chociaż jeden korytarz, to tak naprawdę przez charakter pracy raczej się nie widywaliśmy. I mój synek, jak zwykle ciekawski świata, cały korytarz zwiedził, na końcu tego korytarza były gabinet stomatologiczny i po prostu znikł za tymi drzwiami. No i znalazłam go, otwierając te drzwi, po prostu na fotelu stomatologicznym z pięknie otworzoną swoją całą ustkami i pokazującymi własne zęby jakiemuś stomatologowi wtedy. Bo to dla mnie zaskoczenie, bo... stomatologiem byłem ja. Tak, bo dla mnie to zaskoczenie, bo ja dobrowolnie bym nie poszła do stomatologa, jak wtedy nie musiałam. Ja pytam, jak on otworzył drzwi i mówi cześć. A pokaż mi, co tam masz, i pochodzi po całym gabinecie. Może stomatologiem będzie w ogóle Nikoś, wiesz? Zdecydowanie nie wybiorą to, co będzie się interesowało. Totalnie nie naciskam na naukę. Mają na to czas. No ale oprócz Nikosia, wiesz, masz 3 wspaniałych synów. No, chciałaś mieć facetów samych? O, tak, marzyłam o tym rzeczywiście. I pamiętam, jak oczekiwałam na tą wiadomość, kim będzie trzecie dzieciątko. I po prostu tak bardzo, bardzo chciałam, żeby to był kolejny syn, żeby to był mój trzeci syn. I pamiętam, jak robiła mi USG moja koleżanka i wtedy już Nikoś i Grzesiu stali za drzwiami i czekali na tą też wiadomość, czy to będzie brat, czy siostra.
Wcale nie powiem, jakie mieli mniemanie o siostrze, także bardzo dziękowałam, że to rzeczywiście jest tak jak ja marzyłam, trzeci syn. Aczkolwiek moja koleżanka chciała zrobić im psikusa i powiedziała im, że to będzie siostra. Nie zapomnę ich min, takich po prostu płaczących kotków. I ona powiedziała, że już nigdy więcej żadnego dziecka nie oszuka w taki sposób. Proszę. Ponieważ mówi, że po prostu widziała ten taki ich wewnętrzny, że no do Boże, ale naprawdę to tam się nic już nie da zrobić. Większość chce odwrotnie, nie? Że zawsze wiesz, jak masz syna, no odwrotnie. Może w końcu będzie ta córka, nie? Nie. Odwrotnie, córka, syn. Nie, no właśnie to. Znaczy, no takie mieliśmy marzenia i rzeczywiście udało nam się. A da się to zaplanować, Magda, czy nie w ogóle płeć? Nie da się w 100% zaplanować. Rzeczywiście, że to było w jakimś w in vitro, w sztucznych etach, to tak, ale naturalnie nie do końca. Rzeczywiście mamy metody, które nam troszeczkę to ułatwiają i zdecydowanie ten sukces w stronę danej płci zwiększają, ale no nie jest to jeszcze 100% pewność. Ale tak, rzeczywiście mamy swoje ginekologiczne sposoby, że troszeczkę Wam przybliżyć się do tej możliwości uzyskania. No, jak coś zapraszamy do Magdy, jeżeli chcecie wybrać, zwiększyć szansę, cyk. Tak. Myślę, że to jest dobry kierunek.